Cześć, witajcie, ja jestem Wupa, to jest poradnik do Minecrafta. Tak wiem, nie są one zbyt częste na moim kanale, ale ostatnio znalazłem fajną rzecz i postanowiłem pokazać wam, jak ją stworzyć. Oczywiście pomysł nie jest mój, znalazłem go na angielskim czy też amerykańskim YouTubie, na polskim nic takiego nie znalazłem, więc postanowiłem nakręcić coś w naszym języku, abyście i wy poznali ten pomysł, bo on jest naprawdę bardzo ciekawy. Jak po tytule już pewnie widzicie, są to pistonowe skrzynki, które wyglądają o tak, one będą w ziemi, jest to tylko pojedyncza skrzynka, ale wyglądają naprawdę zajebiście. No i myślę, że fajnie by było, gdybyście poznali, jak coś takiego wybudować, może jakoś z tego skorzystacie i wykorzystacie to na swoim świecie, no nie wiem, to już zależy od was. No i co, bo otworzy taką skrzyneczkę, klikamy sobie tutaj przycisk, wysuwa nam się piston, mamy dostęp do całej skrzyneczki. No jakby żeby zamknąć, klikamy ponownie przycisk i widzicie, jest taka fajna animacja, skrzyneczka się podnosi, za chwilę się opada, no i to zajebiście dość wygląda. Tutaj mamy to samo, mamy dostęp do skrzynki, klikamy przycisk, jest animacja i wygląda to bosko. No to co, może przejdziemy do procesu budowy. Okej, przejdźmy teraz do budowy. Będziemy do tego potrzebować teoretycznie 9 jakichś bloków. Muszą to być bloki, stałe bloki. Nie może to być jakaś skrzynka czy inne podobne wytwory. Musi to być stały blok, inaczej sztuczka nie zadziała. 3 pistony, jedne tory, jeden wózek z skrzyneczką. Coś do zasilania, do dawania energii. Ja będę używał bloku redstone'a. Jedna dźwignia. No i jeżeli chcemy zrobić na dźwignię, to wszystko. Jeżeli chcemy zrobić na przycisk, będziemy dodatkowo potrzebować komparator, 2 hopery i jeden proszek, czyli redstone. Ok, no i co, zaczynamy. Tak jak mówię, to musi być stały blok i to jest ważne, żeby w tym miejscu postawić stały blok. Ok, teraz już dla ozdoby otaczamy to właśnie klockami jakimiś, jak chcecie, to jest już kwestia gustu, jak wam będzie się to podobać. Ok, tutaj stawiamy nasz piston, na to stawiamy jakiś bloczek, tory, wózeczek, niszczymy ten blok, wózek spadnie, tory już nam nie będą potrzebne. Ok, tutaj kładziemy pochodnie, dźwignię. Ok, i teraz 2 bloki nad naszym, na dole redstone'em, stawiamy też jakiś blok, muszą to być dokładnie 2 bloki, no i nad tym jeszcze 3, niszczymy 2 pośrodku. Tutaj stawiamy 2 pistony, które muszą być skierowane w dół, to można niszczyć. I teraz właśnie trzeba ten górny piston zasilić. Ja będę używał bloku redstone'a, wy możecie czerwonej pochodni, czego tam chcecie. Teraz musimy zasilić dolny piston, zrobimy to tak. No i zasilamy górny piston. No i to jest wszystko. Cały trik polega właśnie na przesuwaniu odpowiednim pistonów. No jak widzicie, teraz ta skrzynka jest jeszcze tak na górze, ale trzeba poczekać, ja wiem, 10-15 sekund. Ona właśnie opadnie w ten piston i wszystko już będzie fajnie wyglądać. Także pozostaje nam już tylko poczekać i przejdę wam dalej, pokażę. O, już wpadła. I pokażę wam, jak zrobić to na przycisk. Jeszcze tylko jedna sprawa. Czasami ta skrzyneczka, ona wpadnie aż za bardzo i nie będzie jej tutaj widać na górze. Nie wiem, od czego to zależy. Czasami właśnie jak się to buduje, to wpada, czasami nie. Po prostu musicie próbować. Jak za pierwszym się nie uda, no to za drugim już powinno wyjść, także się nie martwcie. W końcu wam się uda. No i okej, teraz możemy już użyć tej dźwigni. Oj, coś mnie tutaj zlogowało. No i fajnie, wszystko pięknie działa. Jeszcze jest ta animacja, ona jest po prostu fajna. Dobra, jeżeli chcemy zrobić na przycisk, to musimy ustawić komparator w ten oto sposób, skierowany właśnie do tej skrzyneczki, do tego pistona. Nad tym kładziemy jakiś blok. Tutaj właśnie będzie potrzebny nasz przycisk. Ok, tak już jest git. No i co, teraz musimy ustawić 2 hopery, tylko że one muszą być skierowane do siebie. Tak widzicie, postawiłem pierwszy, użyłem shifta, drugi jest skierowany do pierwszego, teraz niszczę ten, używam znowu shifta i one są dwa skierowane do siebie. Teraz musimy użyć czerwony proszek tutaj. Jeszcze moment, będzie nam potrzebna czerwona pochodnia, o niej zapomniałem, o tak, ją stawiamy w ten oto sposób. No i teraz do tego hopera, okej, tak, wkładamy jakiś blok, obojętnie co to jest, bo ja mogę sobie tutaj tory wstawić, okej, piston się podniósł, jak widzicie, teraz klikam przycisk, oj,
i wszystko się chowa, klikam przycisk, wszystko znowu działa, także jest pięknie. No niestety to trzeba tak tutaj ustawić, aby ten przycisk działał. Tutaj mi się coś buguje, nie wiem, ale to dlatego, że coś tutaj z tym światem jest nie tak. No i co? To by było na tyle. Dość prosta sztuczka, a wygląda naprawdę bardzo fajnie i można jakieś ciekawe rzeczy stworzyć, więc jeżeli macie jakieś pomysły, no to zachęcam do pisania w komentarzach. Ja oczywiście czytam wszystkie komentarze. No i też ocencie łapką w górę, czy podoba wam się właśnie to pistonowa skrzynka, czy też nie. No i dzięki za oglądanie, mówił dla was WP, na razie.